antymateria. Indukcja powinna wystarczyć. Pobierzemy ją z napędu nadświetlnego i przetransportujemy na planetę w pułapce magnetycznej. Sprawdź, ile sztucznej krwi posiadamy na pokładzie. Zamierzasz wykorzystać krew w charakterze przynęty? Musimy je zwabić w pobliżu antymaterii, a lubi czerwone krwinki. Pozostaje jeden problem. Eksplozja. Dokładnie. Wybuch antymaterii zniszczy połowę atmosfery planety. Jeśli nasz statek znajdzie się na drodze fali uderzeniowej, musimy zaryzykować, panie Spock. Nie mamy pewności, czy transporter zadziała w takich warunkach. Możemy kogoś stracić. Dlatego zastawię pułapkę sam. Kapitanie, stworzenie nie lubi mojej zielonej krwi i nie zabije mnie. Jestem logicznym kandydatem. Odmawiam, panie Spock. Jeśli mój plan zawiedzie, będzie pan musiał wymyślić inny. Sam pan sobie nie poradzi. Zgłaszam się na ochotnika. Właśnie o panu myślałem, panie Garwick. Kirk do Enterprise, tu Spock. Przejdźcie na wysoką orbitę. Przyjąłem. Proszę pomyśleć. Jedna uncja antymaterii jest 10 tysięcy razy potężniejsza niż bomba kobaltowa. Oby ludzkość nie wymyśliła niczego potężniejszego. Detonator. Kirk do Enterprise. Tu Spock. Orbita 30 tysięcy kilometrów. Ładunek antymaterii uzbrojony. Damy znać, kiedy przynęta zadziała. Kapitanie. Już po przynęcie. Potrzebujemy zatem nowej. Ono się żywi wyłącznie krwią. Garwick, wracaj na statek. Niech przygotują się na detonację. Nie może się pan poświęcić. Wracaj na statek. Wydałem panu rozkaz. Tak jest. Dostaniesz naganę. To nie czas na bohaterstwo. Nie zamierzam się poświęcać. Spock? Spock? Tu Spock. Namierz nas. Margines błędu będzie mały. Bardzo mały. Jeszcze chwila. Czuję jego zapach. Pachnie zepsutym miodem. Enterprise? Teraz. Zabierzcie nas i odpalajcie. Zróbcie coś. Robimy. Zapis rezerwowy A. Mam ich. Częściowo. Zapis rezerwowy B. Wariactwem jest podróżować w ten sposób.